Dobry wieczór Państwu z Areny Sanok. Witamy serdecznie GKS Tychy w bramce wyjeżdżająca właśnie na lód i pierwszym zawodnikiem. Rozpoczynamy spotkanie 10. kolejki polskiej hokej ligi. Bogacił właśnie w spotkaniu na stadionie zimowym, gdzie z bramką i trzema asystami zakończył ten mecz Waltola. Świetne przejęcie, będzie okazja do trafienia numer 1, ale tutaj znakomicie. Może teraz Jeziorski. Mroczkowski przed bramkę i Salama, gdzie jest krążek? Już starał się. Ruszają Tyszanie, jednak Bławę nie sięgnął krążka po podaniu od Jeana Dupuy. Teraz doskonałe dogranie. Mroczkowski raz jeszcze wypatrzył partnera koronkowo. Ładne, mogła podobać się Strzemskiemu klubowi hokejowemu, ale to wszystko, na co było stać podopiecznych Miki Jelomo w tamtym spotkaniu. A my mamy otwarcie wyniku. Krystian Mroczkowski. No już od pierwszych minut widać było, że świetnie czują się Tyszanie pod bramką rywala. Dosyć swobodne dysponowanie krążkiem. Tu raz jeszcze Mroczkowski niepilnowany, osamotniony. Doskonałe dogranie w tempo. Starający się powalczyć o krążek jest Mocarski. Mocarski z najbliższej odległości. Mi tego zawodnika, jak już wspominałem, brak Hakoniemiego. Doskonałe podanie do Heikkinena. Heikkinen nie trafia w bramkę. Na bluzie Heikkinen teraz od zakrystii. Mężczyka. Staminen. Sanoczanie zwietrzyli swoją okazję. I teraz Dobosz jeszcze z dobitką. Boczna siatka. I Łysenko raz jeszcze z pierwszego krążka. 13 sekund, a tutaj właściwie krążek nie przesuwa się w bramkę, chociaż powiedziałem to w złym momencie, bo znakomicie precyzyjnym strzałem bramkę zdobywa Timi Lahtinen, golem zdobytym w przewadze, bowiem jeszcze 7 sekund brakowało Tyszanom do tego, aby o krążek ze strony tyskiej drużyny, ma więc za wsparcie zawodników z pierwszego ataku, a więc Kamila Wróbla, a tymczasem na środek tafli i rozpoczynamy drugie 20 minut. Na niebieskiej czeka Biłas, do niego zagranie, mały Sękę po drugiej stronie, jest też Pawlenko i Harila, ależ to była doskonała. Wyłuskał gumę Filipek, na drugą stronę zagranie do Łysenki, Łysenko, Fucik wypluł krążek raz jeszcze. Krystian Mroczkowski, daje się odzyskać gumę w strefie neutralnej, Mroczkowski, teraz on stanie przed szansą, Mroczkowski i także Dupuy. Pojawiła się częściowo świeża formacja, jeszcze niewiele konkretów, ale wciąż jednak mają krążek na z lewej strony, patrząc z perspektywy drużyny broniącej, Fucik teraz z problemami, bo zasłaniany były to obok bramki Salamy. Bizacki z dystansu i tutaj Bławę mógł rozegrać rywala. Hokejści GKS-u Tychy. Bławę, dobre było to dogranie na Jaśkiewicza. Ściński, wyłożenie krążka, jeszcze nie koniec tej akcji przy krążku. Mroczkowski, Mroczkowski. Kibice na arenie w Sanoku, tymczasem Tyszanie nie tracą rezonu. Kończy się druga tercja i ten strzał oddany już po syrenie. Teraz jeszcze drużyny otworzyły się i zaczęła się wymiana ciosów STS-u w tym sezonie w trójkolorowej. Odpowiedź ze strony jest Jeziorski. Czasem groźnie pod strefie rywala, wycofanie na niebieską pociecha, ma sporo miejsca i potrafi uderzyć. Sparowany strzał zespołu Waltola, Waltola ładnie poradził sobie z szedliwym, Waltola w stronę bramki. Gumę oddał do Kaskinena, Dupuy stanie przed doskonałą okazją, Dupuy i mamy 2-1. Wydawało się w pewnym momencie, że już sprowadził sobie krążek na taką pozycję Kanadyjczyk, że Dominik Salama nie da sobie wepchnąć tego krążka, jednak znalazł gdzieś tam przestrzeń między parkanem a słupkiem hokeista GKS-u Tychy. Czy może będą szukać okazji z kontry, chociaż może nie będziemy zadawali sobie za moment tego pytania, bo błyskawiczne kolejne trafienie Bartłomiej Jeziorski, mamy 3-1.
I to, co było z Morą Tyszan na stadionie zimowym, obraca się przeciwko hokeistom z Podkarpacia. Zagrania w światło bramki Dominika Salamy. Teraz Jeziorski, doskonała okazja. A raz jeszcze pociecha. Krążek oddany na prawe skrzydło. Muszą uważać Sanoczanie i tym razem perfekcyjnie rozgrywają tę przewagę hokeiści GKS-u Tychy. 4-1 na arenie w Sanoku. No, posypała nam się ta obrona hokeistów z Podkarpacia kompletnie. Z pierwszą próbą jeszcze Dominik Salama. Yunan. Jest strzał z przestrzeni międzybulikowej. Do minuty do zakończenia. 3 bramki straty. Tutaj trzeba się sporo napracować. Może teraz to w pozycji hokejowego zamka. Ładne przekierowanie krążka na prawe koło bulikowej. Teraz jakiś cud uratował. A teraz groźnie pod bramką. Tamminen przewraca się, ale nie było tutaj to wszystko wywołane jakimś nieprzepisowym zagraniem, natomiast fenomenalne trafienie GKS-u Tychy. Filip Komorski znakomicie poradził sobie. Proszę zobaczyć, ależ to było ładne. Poradził sobie najpierw z Bartoszem Florczakiem. Kaskinen rozpoczynał akcję swojego zespołu. Galant, świetne dogranie do Mroczkowskiego. I Mrocz ubiony w strefie neutralnej. No i Tyszanie, którzy poszukiwali swojego 6. trafienia, a tymczasem Heikkinen! No i doskonale Tomasz Fucik. Sprawiedliwy, czy o wiele lepsza dyspozycja w trzeciej tercji pozwala na to, aby ten mecz Tyszanie mogli wygrać w takim stosunku, w jakim im się to udało.